Decydujące w tych rozgrywkach do tytułu mistrza Polski na żużlu. Z jednej strony Morawski Speedway Team z Jimmym Nielsenem, Larsem Gunnestedem i doświadczonym, nadal w wysokiej formie Andrzejem Huszczą, a z drugiej miejscowa Polonia z braćmi Golobami, Woźniakiem i cudzoziemcami Smithem i Ermolenką. Morawski, zespół świetnie wyposażony w sprzęt, aktualny mistrz Polski, zawsze groźny nawet na obcych torach. Polonia, nie kryjąca wcale apetytu na końcowy sukces w rozgrywkach, również bardzo bojowo nastawiona. Wczorajsze zawody przyniosły wiele emocji. Po zwycięstwie polonistów 4-2 w biegu pierwszym, remisie 3-3 w drugim i zwycięstwie 4-2 w trzecim wiadomo już było, że łatwo o zwycięstwo nie będzie. Przystanie meczu 11-7 dla bydgoszczan do biegu czwartego stanęli. Andy Smith w kasku niebieskim, Piotr Protasiewicz w białym, Zdzisława Ruteckiego zastąpił Jacek Woźniak w kasku czerwonym i Jimmy Nielsen w kasku żółtym. Wyścig ten to popisowa jazda pary Smith-Woźniak, którzy prowadzili od startu do mety. Poloniści przywieźli Morawskiego na 5-1 i tym samym przewaga bydgoszczan wzrosła do 8 punktów, 16-8. W biegu piątym rewanż Zielonogórzan 5-1 dla Morawskiego, w szóstym 4-2 dla Polonii, w siódmym i ósmym remisy 3-3. Kiedy w dziewiątym Morawski wygrywa znów 5-1, przewaga Polonii maleje do zaledwie 2 punktów. Bieg dziesiąty przyniósł 3 zmiany. Za Leszka Sokołowskiego Waldemar Cieślewicz w kasku niebieskim, za Sławomira Dudka Maciej Jaworek w białym, sam Ermolenko w czerwonym i za przeciętnie jeżdżącego w tym spotkaniu Jimmy Nielsena Jarosław Szynkowiak w kasku żółtym. Bardzo dobrze wystartował Cieślewicz, nie najlepiej Ermolenko, ale ogromna ambicja tego zawodnika i chwila nieuwagi Macieja Jaworka spowodowały, że Amerykanin wysunął się na drugą pozycję. Kiedy wyglądało na zwycięstwo Polonii 5-1, maszyna Cieślewicza zdefektowała i zamiast podwójnego zwycięstwa tylko 3-3. Stan meczu 31-29 dla polonistów. Po świetnej jeździe Andy Smitha i Tomasza Goloba i zwycięstwie 5-1 w biegu następnym, Polonia zwiększa przewagę do 6 punktów. W biegu 12 wystartowali. Za Jacka Goloba menedżer Polonii wstawia Waldemara Cieślewicza, kask niebieski, a za Zdzisława Ruteckiego Jacka Woźniaka, kasku czerwony. Goście za Piotra Protasiewicza wystawiają Jarosława Szymkowiaka, kask biały i Larsa Gunnestada, kask żółty. Jacek Woźniak przywiózł w tym wyścigu zwycięstwo, a piękną walkę o drugie miejsce stoczyli Lars Gunnestad i Waldemar Cieślewicz. Polonista dał się jednak wyprzedzić i mimo usilnych starań zdobył tylko 1 punkt. Czwarty na mecie zameldował się Jarosław Szymkowiak. 4-2 dla Polonii i znów 8-punktowa przewaga podopiecznych Władysława Goloba. Biegi 13 i 14 przynoszą 2 podwójne zwycięstwa Morawskiemu i na tablicy widzimy remis 42-42. Do ostatniego, decydującego o końcowym wyniku wyścigu wyjeżdżają na tor. Jarosław Szymkowiak, kask biały, Andy Smith niebieski, Lars Gunnestad żółty i Tomasz Golob czerwony. Wielkie emocje i nerwy powodują, że oglądamy kraksę, w której biorą udział wszyscy startujący w tym biegu zawodnicy. Sędzia zawodów Jan Banasiak z Częstochowy dopatrzył się przewinienia Szymkowiaka i do powtórzonego ostatniego wyścigu staje tylko 3 żużlowców. Andy Smith, Lars Gunnestad i Tomasz Golob. Znakomicie na starcie spisał się Andy Smith. W piękny, taktyczny sposób pojechał też Tomasz Golob, który przepuścił Gunnestada, by minąć go po wewnętrznej. Andy Smith, mając za plecami kolegę klubowego, mógł spokojnie już podążać do mety. Zanosiło się na podwójne zwycięstwo bydgoszczan. Niestety, w żużlu praktycznie wszystko się może zdarzyć. Pod koniec trzeciego okrążenia Golobowi defektuje maszyna i w ten sposób liczą się już tylko Andy Smith i Lars Gunnestad. Ostatecznie wygrywa Smith przed Larsem Gunnestadem, a biegnącego do mety Tomasza Goloba dopinguje niemal cały stadion. Ambitnemu bydgoszczaninowi udaje się w regulaminowym czasie dopchnąć motocykl do mety i Polonia wygrywa bieg 4-2 i całe wielce emocjonujące zawody 46-44. Tuż po spotkaniu poprosiłem prezesa zespołu zielonogórskiego Zbigniewa Morawskiego o ocenę zawodu. Proszę Państwa, jak widzicie sami, mój zespół nie oddał skóry łatwo. Wynik 46-44 mówi sam za siebie. Przy niedyspozycji jednego z zawodników, który był kontuzjowany, Jimmy Nielsen, wystartował w trzech biegach, po prostu miał złamaną rękę i nie powinien jeździć. No, jest moja drużyna, ma prawo ubiegać się spokojnie tytuł mistrza Polski. Jak widzicie, niełatwo sprzedajemy skórę i myślę, że te punkty, które straciliśmy tutaj, odbierzemy sobie w Zielonej Górze.
i sięgniemy chyba po następny dół mistrza Polski. Jestem w tej chwili zbudowany moim zespołem, taką postawą zespołu właśnie, że na tak ciężkim torze, tu w Polonii Bydgoszcz, gdzie wszyscy dostają baty, dzisiaj żeśmy nieznacznie przegrali i życzę oczywiście drużynie Polonii Bydgoszcz powodzenia i widzę dwóch bardzo poważnych prezydentów, to jest Apator Toruń i Polonia Bydgoszcz. To widzę te dwa zespoły w przyszłej trójce. I myślę, że nie pomylę się, jak się rozdzieli fotele między te trzy zespoły. Wielce uradowany był menedżer polonistów Władysław Golob. No więc sądzę, że kibice, którzy kupili bilety, wiedzą za to zapłacili. Widowisko było rzeczywiście wspaniałe. Mecz bardzo ciężki, no ale to jest najlepsza drużyna zeszłego roku i prowadząca w tym roku w tabeli wyników. No cóż mogę więcej powiedzieć. Straciliśmy sporo punktów na skutek defektów. Gdyby nie one, spodziewam się, że wynik byłby spokojniejszy. Kilka chwil poświęcili mi także Sam Ermolenko i Tomasz Golob. Jak pan ocenia dzisiejsze zawody? Bardzo emocjonujące. Dobre widowisko dla publiczności. Zresztą publiczność jest tutaj bardzo dobra. Tor jest ciężki, bardzo trudno przebić się do przodu. Czy chciałbyś być razem ze swoimi kolegami, Jackiem Golobem i Tomkiem i Andy Smithem, mistrzem Polski? To są świetni chłopcy. Właśnie zaczęliśmy poznawać się nawzajem, by móc lepiej pracować. Z żalem muszę powiedzieć, że dzisiaj rozpadła mi się druga jawa najszybsza i nie wiem, czy my będziemy potrafili w tak krótkim czasie, bowiem mamy tylko jeden dzień na przygotowanie motocykla, żeby w takiej kondycji motocyklowej pojechać do Tarnowa. Wierzyłem w to, że wygramy. Wiedziałem, że po 11 biegu, gdy prowadziliśmy 8 punktami, nie będzie to mecz dalej łatwo do wygrania. Obawiałem się ostatniego biegu i dobrze wyczułem. Niepotrzebny był ten upadek, który spowodował Szymkowiak, bo też trochę straciłem sił i jestem cały obolały. W niedzielę Polonia startuje w Tarnowie, a Apator Toruń podejmuje Stalwestę Rzeszów. Ile panią będzie kosztował wstęp? Wstęp dzisiaj? Dzisiaj jestem z dwójką.